Witam Państwa bardzo serdecznie w imieniu Żydowskiego Instytutu Historycznego na kolejnym czwartku na Tłomackiem, szczególnym czwartku na Tłomackiem, z powodu gościa, jakiego mamy dzisiaj. Chciałam przypomnieć, że Żydowski Instytut Historyczny jest świecką instytucją kultury. Świecką, ale to nie znaczy, broń Boże, wojującą z religią i religijnością. Wręcz przeciwnie, my sobie zdajemy sprawę, że nie można badać historii i kultury Żydów, w ogóle Żydów polskich także, ani szerzyć tej wiedzy bez znajomości podstawy, czyli znajomości judaizmu i tradycji żydowskiej. Dlatego też bardzo chętnie zapraszamy znawców tej tematyki, żeby dzielili się z nami tą wiedzą. A dzisiaj mamy zaszczyt i przyjemność gościć nie tylko znawcę teoretycznego, ale również człowieka wielce zasłużonego w działaniu na rzecz popularyzacji tej wiedzy, bowiem to inicjatywie pracy translatorskiej i redakcyjnej rabina Saszy Pekczalicza i założonego przez niego Stowarzyszenia Pardes pod auspicjami wówczas Fundacji Landera zawdzięczamy publikacje pierwszych po wojnie polskich przekładów Tory i wielu innych dzieł klasycznych judaizmu, przekładów na polski dokonanych przez autora, tłumacza żydowskiego. Dzisiaj seria Klasyczna Biblioteka Judaizmu liczy już 30 pozycji. Od jakiegoś czasu działa również internetowa Yeshiva Pardes. Ostatnia z tych publikacji chyba to właśnie jest Mishnayot Shabbat, czyli tłumaczenie 24 rozdziałów z Miszny, z traktatu Shabbat. I pewnie czegoś się na ten temat dzisiaj również dowiemy. Oddaję głos. Proszę bardzo, rabin Sasza Pekczalicz. Bardzo dziękuję. Dobry wieczór. Witam serdecznie Państwa. Przede wszystkim chciałem podziękować Rzeszychu za zorganizowanie, za otwarte drzwi, za chęć zorganizowania spotkania. Też szczególnie chciałbym przywitać wszystkich studentów Yeshivy. To znaczy, ja byłem tutaj rok temu, w lutym zeszłym roku i potem jak wróciłem do Stanów, zaczęliśmy z czymś, co wydaje się naprawdę coś niesamowicie wyjątkowego, mianowicie każdy tydzień, dwa razy w tygodniu są cztery wykłady na temat Tory, Talmudu, Miszni, Psalmu. I uczestniczy w tym momencie w okolicy 130-140 studentów. Wydaje mi się, że to, co dla mnie osobiście jest fantastyczne, jest, że kiedy przyjechałem do Polski, tak naprawdę judaizm istniał tylko taki judaizm dla dzieci, albo po prostu był to bardzo powierzchniowe rozumienie judaizmu, które w tych ostatnich 15 lat, bo już jest 15 lat, kiedy to nie było po raz pierwszy, że przyjechałem do Polski, ale kiedy przyjechałem pracować do Polski. Dzisiaj jesteśmy tutaj, żeby w jakiś sposób omówić, to nie jest wykład na temat judaizmu. To jest wykład, co dzisiaj bym chciał trochę sprezentować Państwu, jest o nieco specjalizowano, zaawansowany wykład na temat bardzo szczególnej części judaizmu, co jest w gruncie rzeczy Talmud. Pięcioksiąg Tora, która była przetłumaczona w latach 2001-2006, niesamowicie odmieniła spojrzenie na to, co Tora jest.
A naraz się zaczęło mówić o Torze w Polsce jako coś, co istnieje i nie jest to tylko i wyłącznie coś, co jest schowane w synagodze i wręcz niedostępne, albo dostępne w bardzo ograniczonej liczbie ludzi. I potem, owszem, myślę, że następny taki krok, pomijając tych mniej więcej 30 innych tytułów, w zeszłym roku pojawił się Talmud, czyli wcześniej niż rok temu, kilka miesięcy wcześniej. I teraz to już jest, to jest po raz pierwszy w języku polskim, że jest tom Talmudu, tam są trzy traktaty z Talmudu babilońskiego. Próba jest, żeby wprowadzić czytelnika w talmudyczny sposób myślenia. Coś, co absolutnie jest bez żadnego precedensu w języku polskim. Czyli mamy ten jeden język Biblii, jakby, jest język Talmudu. Wczoraj w Lublinie był wykład na temat Zoharu, na temat Kabały, który, tylko żeby studenci wiedzieli, bo wiem, że już denerwują, gdzie jest, dopiero w niedzielę będzie umieszczony na stronie, ale jest perełka, także jest na co czekać. I dla mnie jest niesamowite, dochodzi się w Polsce do momentu, że się studiuje tego rodzaju zaawansowane rzeczy, bo to po prostu nie istniało. Ja myślę, że w języku polskim, ja nie jestem historyk, może tutaj jakby ktoś będzie mógł poprawić, ale wydaje mi się, że nawet przed wojną, na ile w ogóle odłami, bo wiadomo, że w ortodoksyjnym judaizmie Talmud nie był uczony w języku polskim. To na pewno nie istniało. Może coś było w jakichś innych odłamach, tego nie wiem, ale na pewno żadna publikacja nie istnieje, która by próbowała otworzyć drzwi na bardzo trudny temat, mianowicie Talmud. O, niech Pani przyjdzie, będzie Pani tak jak w zeszłym roku. W zeszłym roku, tak. Jak dzisiaj to pamiętam. To jest Pani, o której myślę cały rok. Ale dlaczego? Dlaczego? Bo w zeszłym roku, może to jest moment, żeby tutaj też powiedzieć, ja osobiście nie mam nic przeciwnego w tłumaczeniu Izaka Cylkowa, a prócz to, że jest to tłumaczenie ze 100 lat temu, który ma polszczyznę archaiczną, który może czasami ładnie brzmi, który w zasadzie był propagowany przez Czesława Miłosza przed tym, niż profesor Miłosz zobaczył, że Tora Pardes Lauder powstała, którą on wspierał w pierwszych dwóch tomach, potem już jakby. Ja tylko po prostu uważam, że z Cylkowa nie da się uczyć Tory, bo Tora jest pewien koncept, to jest pewne zajęcie, które nie ma nic wspólnego z rozumieniem hebrajskiego albo polskiego. Tora jest pewien sposób życia, pewne prawo, według którego tradycja autentyczna judaizmu się kieruje i który żeby się nauczyć Tory, trzeba po prostu włożyć Torę Sheba Alpe. Więc ustną Torę. I ustna Tora są komentarze, które powstawały przez wieku od, zacznijmy może od Targum Onkelos, do Rav Sadia Gaona, do Rashiego, do Rambana, do Sforna, do po prostu nieszczęsnego i do XIX wieku Rav Samson Raphael Hirsch i tak dalej. I to jest pewien zbiór zrozumienia tego tekstu w szczególny sposób. To jest Tora.
Teraz, skoro mówimy o Torie Sheba Alpe, bo dzisiejszy wykład chcę poświęcić, jak powiedziałem na początku, myślenie, to znaczy jednemu z trzech sposobów myślenia w judaizmie. Jest Tanach, czyli jest Biblia, Biblia hebrajska powiedzmy, jest Talmud, który jest inny język. Ja ostatnio też wczoraj w Lublinie mówiłem, że jest to jakby język judaizmu. Tak samo każdy język ma swoje reguły, ma swoje idiomy, ma swoje słownictwo i tak dalej. Czyli jest język Talmudu. Oczywiście tutaj jak patrzę dookoła, widzę studentów jeszywy, którzy tak sobie tylko tak wiemy o czym mówił, prawda? Także was przepraszam, bo trzeba też powiedzieć wszystkim innym, którzy jeszcze nie są w jeszywie, bo to jest tylko, kwestia czasu, prawda? Tak, tak, tak. Bo kto mi powiedział, kto to był? Powiedział, nie ma trzy cyrkowe, nie zaczną czytać cyrkowa, bo i tak skończę na to, że Bardeslaude. Ktoś mi to ostatnio powiedział. Dobrze, więc, bo ja mu powiedziałem, jeszcze wcale nie martwę, bo może cyrkow jeszcze był gotowy, ale Talmud cyrkow już nie istnieje, tak? To już jest duży, większy problem. Więc i jest ten trzeci język, który, jeżeli to tak pójdzie dalej, tak jak się jeszywa rozwija, że tego rodzaju tematy są, tego rodzaju mam na myśli tak zaawansowane tematy, są, z którymi dzisiaj się chcę trochę podzielić z wami. Jeżeli tego rodzaju tak intensywnie ludzie w jeszywie naszej internetowej będą studiowali, to obiecam, że za niedługo też będziemy mówić o kabale. Bo z kabalą to jest kolejny język, szczególny, filozoficzny i myślę, że ten wykład w Lublinie wam jakby wyjaśni, tam pan Grzegorz jest, prawda? Co pan Grzegorz sądzi? Wczoraj to było okej, nie? Tak, tak. Jeszcze taki śmieszek ma, którego nie możecie wszyscy widzieć. Bo ja nigdy nie uchylałem się o tym, żeby mówić o kabale, ale uważam, że kabala, tak jak Pardes, ma cztery stopnie uczenia w tekstu i trzeba po prostu mieć pewną progresję, żeby dojrzeć, żeby po prostu być przygotowany, bo to jest tak trochę jak ogień, prawda? Nie wolno się grać z ogniem, bo może się umknąć z ręki, także kabała myślę, że troszeczkę ma jeszcze poczekać, ale wy wiecie, że Pardes, Stowarzyszenie Pardes publikowało kilka książek o kabale. W samej torze Pardes Lauder jest złożony hołd wielkiemu kabalisty krakowskiemu rabinasa Nathan Szpira, zwanego Megale Amukos, co są w zasadzie 252 interpretacje dotyczące trzech wersetów w Parszy Bajes Hanan, która dotyczy modlitwy Moszego do Boga. I w torze Pardes Lauder jest w pewnej skróconej wersji ujęte tam 70 modlitw, którymi Mosze błagał, prosił Boga, żeby wszedł do Eretz Israel, do Izraela. I na końcu tych trzech wersetów Bóg mówi Rav Lach. Starczy, nie mów już w tej sprawie do mnie. Rav Lach, wystarczy. I gematria słów Rav Lach jest 252. I rabinasa Nathan Szpira pisze książkę, która ma 252 interpretacje, co ta modlitwa obejmowała. Dobrze? Ale dzisiaj już skończymy i teraz się skupiamy na myślnie. Na myślnie. Kiedy zacząłem myśleć o tym wykładzie, powiedziałem sobie, że zacznę z następującym zdarzeniem. Rabin miał dziecko, które miało powiedzmy 8-9 lat, mniej więcej.
I zaczęli słuchać cztery pory roku Antoniego Vivaldiego. I słuchali to w kółko, aż ojciec mógł, pisze, mamy inną technologię, ale wtedy były płyty, prawda? Aż ojciec mógł puścić igłę na gramofonie w dowolny moment i syn miał rozpoznać, która pora roku jest. I kiedy umiał rozpoznać porę roku, to ojciec mu powiedział, teraz możemy się uczyć Miszny. I dlaczego ta historia, wydaje mi się, tak istotna jest, bo jest pewien języki Tory, Biblia, Talmud, Kabbala, dostarczają pewien stopień zrozumienia świata, który jest, tak jak Levinas mi powiedział, dla dorosłych. Judaizm jest nadal bardzo prężną religią, bo pokazuje pewną alternatywę w tym trochę oszalonym świecie. I robi to tym, że w sumie gdziekolwiek podejdziecie do judaizmu, jeżeli spędzicie, bo ja wiem, że w dzisiejszych czasach i w Warszawie, w Polsce są popularne różnego rodzaju podejścia, ale jeżeli podchodzicie do jakiegokolwiek nauczyciela, rabina, rabinki, etc. i po kilka tygodni nauki nie możecie sobie powiedzieć, że troszeczkę jesteście mądrzejsi, to wtedy trzeba coś z tym zrobić. Tutaj troszeczkę parafrazuję, który z Was będziecie wiedzieć to, co Steve Jobs w tym swoim takim przemówieniu mówił o tym, że jeżeli człowiek robi coś, że jak się rano budzi, idzie zobaczyć do lustra i nie może sobie odpowiedzieć, że robi coś sensownego, że coś jest nie tak. I to mam taką podobną ideę tutaj, że jeżeli się ktoś uczy judaizmu i jakoś nie robi go to mądrzejszym, zostawię może na moment, co ta mądrość jest, bo to byśmy mogli sam wykład temu poświęcić, ale jeżeli nie macie tego uczucia, coś jest nie tak i coś wtedy trzeba zmienić. Bo judaizm w każdym swoim kształcie, czy to Tora, czy to prorocy, czy to spisy, czy to halacha, czy to musar, czyli musar jest etyczność. W każdym robi jedną rzecz, że próbuje pokazać, że człowiek ma tą wyjątkowość, którą nazywamy celem Elohim. Czyli, że ma zdolność intelektualnej percepcji, podobieństwa do Boga, bo podobieństwo do Boga, jak Rambam w pierwszym rozdziału Przewodnika Błądzących podkreśla, człowiek ma celem Elohim. Celem Elohim jest po prostu to, że ja mówię i jest pewne zakodowanie i ten głos leci na drugą stronę i jest ten odbiór, jest to zrozumienie. Ale jest to tylko in potencjo. Bo teraz człowiek musi w pewien sposób się rozwinąć. I tutaj jest to pole, to co wiesiwie dobrze wiecie, że ja stale o tym mówię, to dążenie naprzód, poruszanie się z poziomia na poziom. I to jest tak, jakby powiedzieć, tak, miałem taki dylemat, zawsze jest, czy mówić o świeckich rzeczach, czy nie, ale wydaje mi się, że jednak jest czasem dobrze mówić o takich świeckich rzeczach, bo ja bym wolał, że tyle, ile ja o świeckich rzeczach mówię, że po prostu reformowani rabini by mówili o judaizmie. To wtedy by może się to jakoś wyrównało, tak? Czyli
Dante na początku komedii mówi nel mezzo del cammin di nostra vita, na pół drogi naszego życia, i Roland Barthes mówi, że my zawsze jesteśmy w pół drodze życia, kiedy jesteśmy przygotowani na zmianę. A człowiek religijny oznacza ten, który biega, żeby nie tylko chodził po drabinie, stale w górę, wzwyż. A to jest jakby, bo drabina jest miejsce, że nie można stać zwykle, tak? Przynajmniej na jakąś chwilę, ale drabina jest albo gdzieś w górę, albo gdzieś w dół. I to jest drabina Jakowa. Jakow, to jest ten rozwój duchowy. I dlatego każdy z tych języków, czy to kabalistyczny, filozoficzny język, czy to psalmy, czy po prostu cokolwiek, osławiają człowieka, żeby pokonał te kroki i zmarł nie tak, jak się urodził. A problem jest, jeżeli umrzesz tak, jak się urodziłeś. Niektórym się to zdarza. To jest duży problem. Tak? To jest duży problem. I ja tutaj nie chcę jakoś specjalnie moralizować. Jest to problem dzisiejszego świata, który dobrze wiemy, jak zwodnie po prostu jest zdolny nas wciągnąć na pewne tory drugorzędne. No i dlatego szabat, bo może jest teraz miejsce, żebyśmy powoli weszli do myśli, szabat jest pewien stop, no? Bo litery słowa szabat są te same, co litery tshuwa. Tshuwa oznacza powrót dosłownie, jako skruchę, ale nie chodzi mi tylko o ten moment, chodzi mi, że tshuwa jest pewien ruch, tak jak nel mezzo del cammin jest ruch. Tak? Jakby w połowie drogi, jakby rabina, to jest pewien ruch, do którego musi się przyzwyczaić. Wtedy stoi rano przed lustrem i co się dzieje? I teraz szabat jest pewien zacznijmy może trochę inaczej. Więc Miszna ma te same litery, co są Neshama. Neshama, Miszna ma te same litery. Neshama jest dusza, zwłaszcza ta dusza racjonalna. Bo zwykle w judaizmie mamy nefesh, dusza w krwi, życiowa szyła, powiedzmy, jeżeli dusza jest tak terminem trochę abstraktnym. Jest ruach, to jest pneuma, to oddech. I jest neshama, która jest umysł. To jest ta relacja pomiędzy człowiekiem i Bogiem, jest przez umysł, tak jak Ibn Ezra mówi, że relacja pomiędzy człowiekiem i Bogiem jest jego umysł. A malach, anioł, ben Adam le Elokam ze sychlo, że anioł pomiędzy człowiekiem i jego Bogiem jest jego rozum. I teraz chodzi o to, żebyśmy ten rozum kształtowali. I tutaj wchodzi Miszna. Bo Miszna jest w pewien sposób trudniejsza niż Talmud. Wiem, że niektórzy tak, którzy jesteście na wykładach, pomyślicie, a może nie tak do końca, ale Miszna ma pewną aksjomatyczność, którą jest trudno złapać na początku, bo przyjdzie ma, że niby wszystko jest pokazane, prawda? Mamy to wywodzenie, bardzo strykne, logiczne argumentacje, prawda? Bo to podkreślam, prawda? Żeby ktoś Talmud nie jest agadyta. Czasem książki są publikowane, tłumaczone, jakby opowieści z Talmudu,
i dają błędne i bardzo mylne skojarzenie, że Talmud to są bajki, mity i podobne. Tak jak kiedyś lat temu miałem kolegę jeszcze w Pradze, który chciał przeczytać Kabałę. Potem powiedziałem, że to nie jest tak, że przeczytasz ją. I potem zrozumiałem, że on się odnosił do takiej małej książeczki 90 stronne Tajna nauka drewnich Jewreja. Także to nie jest do końca to. Czyli Miszna ma pewną abstrakcyjność, aksjomatyczność, zresztą podobna do matematyki. Trzeba, i może to nie jest na dzisiejszy wykład, ale może podczas tej serii wykładów, bo dzisiaj jest trzeci wykład, jesteśmy w Warszawie, z tej serii wykładów, które potem będą umieszczone w internecie. I może gdzieś będzie miejsce pokazać połączenie jeszcze umysłu z sercem, bo trochę, jakby powiedzieć, trochę w żydowstwie czasem jesteśmy, powiedzmy, skrępowani, albo czasem chcemy w jakiś sposób uniknąć pewnych rzeczy i mam na myśli to, że są inne religie, które stawiają bardzo na sercu. A judaizm stawia na umyślne i na sercu. Jakby judaizm zwykle, i oczywiście tutaj, jeżeli pomyślicie, jeżeli nie o Rambamie, który zawsze mówi, że derech memuca, że środkową drogą człowiek ma iść, to przypomnijcie sobie, że też Arystoteles mówił coś podobnego. Czyli nie skrajności. Człowiek ma umieć, człowiek ma uczucia, serce i judaizm próbuje łączyć to wszystko, bo próbuje jakby nadać człowieku pewien kształt, rozwinąć to. Dobrze, więc to, co bym chciał zrobić, jest teraz opisać pewną abstrakcyjność, aksjomatyczność Miszny na, biorąc jako przykład, Mishnayot Shabbat. Mishnayot Shabbat. I zobaczmy może, jakby, na czym polega ten problem. Shabbat ma 39 lametes avos melachas, 39 zakazanych, teraz niektórzy skoczą, widzą, zakazanych prac. Ale nie jest tak. W żydowstwie jest 39 zakazanych czynności. Ta czynność jest pewien, i to jest bardzo istotne, jest pewien produkt nie na tyle samej czynności człowieka, bo ja mogę zrobić coś, a jednak nie będę winien na przykład korban hatas, bo kiedy człowiek zrobi na szabat coś, co nie powinien, co jest wbrew tej czynności, wtedy, jeżeli to zrobił przypadkowo, przynosi korban hatas. Korban hatas oznacza, tak jak mówiliśmy, w starej polszczyźnie oznacza ofiarę, w lepszej polszczyźnie oznacza oddanie. I teraz można coś zrobić na szabat, a nie być winien korban hatas. A? Czyli na szabat nie robimy zakazane czynności. Teraz, kiedy spróbujmy teraz opisać to na jakim poziomie bardziej abstrakcyjnym. Mianowicie, pierwsza rzecz, jeżeli mamy teorię, pierwszą rzecz jest, żeby pokazać, kiedy teoria nie funkcjonuje. To jest, niektórzy z was może studiowali filozofię, jak się to po polsku mówi, philosophy of science? Nauki. Filozofię nauki.
I jest, co nauka robi? Nauka nie potwierdza żadnych teorii. Każdy, kto trochę cokolwiek wie o nauce, wie, że to jest, może Newton jeszcze to robił, ale nikt poza nim chyba. Nie potwierdza żadnych teorii, przepraszam, bo teorie nie da się potwierdzić. Bo na przykład jest ogromna dysproporcja pomiędzy tym, że teorię chce potwierdzić i żeby ją obalić. Bo jeżeli założymy, że wszystkie wrony są czarne, to żeby potwierdzić tą teorię, to potrzebuje wszystkie wrony na świecie i kosmosze, i nawet to nie wystarczy. Potrzebuje każdą jedną. I teraz, ale żeby obalić tą teorię, to ile tych wron potrzebuje? Jedno, prawda? Czyli jest ogromna dysproporcja pomiędzy. I to jest to samo tutaj, kiedy zaczynamy myśleć o szabasze, jeżeli mówimy, że szabat zakazuje czynność, która jest kreatywno-umysłowa, wtedy pierwszą rzecz, którą mamy powiedzieć, jest, kiedy ta czynność nie jest kreatywno-umysłowa. I to jest to, co nazywamy mitasek, jeżeli iwryt jest potrzebny. Co jest mitasek? Jest przełącznik tu obok i ja przypadkowo tylko tak jakby rozciągnąłem ręce i dotknąłem tego przełącznika i światło się zapaliło. Teraz za ten czyn wobec Boga niczego nie jestem winien, bo nie ma umysł nie ma żadnej chęci, potrzeby, żeby to zrobił. To jest zupełnie przypadkowo. Czyli to jest, jeżeli teraz mamy teoria, powiedzmy, że teoria jest szabat, są zakazane 39 melachot. I definiując melachę nie jako pracę, tylko jako pewną kreatywną czynność, to w tym momencie, kiedy dotykam tego przełącznika, nie miałem żadnej intencjonalności umysłu, żeby zapalić. Dlatego mitasek jest zero. Ok, teraz następne, idziemy, porozróżnimy, nie, mam teraz umysł, żeby pewne rzeczy zrobić, ale z dwóch przyczyn jest to inaczej. Mianowicie, inaczej jeszcze zacznijmy tutaj. Mam umysł coś zrobić i teraz lub robię to sprzeciwiając się prawom szabatu, czyli robię to b'mezid. Mezid jest, oznacza jakby wiem, że Bóg nakazał tak, ale ja jestem lepszy. I zapalam to światło. Teraz, jeżeli to było zastrzeżeniem i tak dalej, człowiek podlega karze śmierci. Skila. Niezbyt wesoła, jedna z najtrudniejszych kar śmierci. Teraz, jeżeli jednak miałem intencjonalno, to znaczy myślałem, że jest czwartek, a jest szabes, tylko wstałem rano i po prostu... Ale trudno jest stać na szabes rano i myśleć, że jest czwartek, prawda? Jakby to jest trudno, bo patrzysz w niebo i tam jest szabes, wszystko jest, prawda? Także jest trudno, ale założmy, prawda, że... Bo to jest taka historia z takim... Gercedek. Halacha mówi, co człowiek ma zrobić, jeżeli się stracił w pustyni. I stracił, nie wie, który jest dzień, nie wie, czy czwartek, środa, piątek, sobota. Co, jak ma postąpić? Ktoś? Maczy? Trzeba liczyć sobie siebie. Kto to powiedział? Maczy. Maczy mówi, bo ja nie rozpoznałem głosu. Czyli odlicza człowiek, zacznie liczyć, dzisiaj jest poniedziałek, zrobi sobie kreseczkę, prawda, i odlicza się mówny. I ten Gercedek mówi, co znaczy liczyć się?
No przecież wychodzisz na ulicę i widzisz, że jest siadest. Jakbyś nie wiedział, pustyni byś, też pustyni byś zobaczył piasek, to wszyscy, no, jest siadest. Okej, dobra, wróćmy do naszego, jakoś zapomniałeś jednak, że jest siadest i jest to sytuacja wyszogiej, czyli nie, robisz to świadomie teraz, zapalasz światło, ale intencjonalność to jest taka, że myślisz, że jest czwartek, albo nie chodziłeś do jeszcze Pardes i myślisz, że Szabys możesz zapalać światło, prawda? Czyli wtedy, to też jest trudno wierzyć, prawda? Dobrze. Czyli teraz mamy tą sytuację, którą nazywamy Szogek. Teraz dla Szogek jest Korban Hatas, czyli człowiek ma złożyć w świątyni oddanie Hatas, oddanie za grzech. Teraz chodźmy w tej teorii jeszcze trochę dalej. Sytuacja jest następująca. Robię coś, co jest dozwolone, ale uboczny produkt jest zakazany. Czy ktoś jeszcze pamięta, jak się to nazywa po hebrajsku? Nazywa się to davar she'eino mitkaven. Rzecz, której nie miałem zamiaru zrobić. Jak jest przykład? Dawa szejno miskaben jest, nie wolno na szabys orzeć, tak się mówi? Orać. Siódmy rozdział. Ja wiem, że może, bo wy myślicie, że ja robię te książki w życiu, czyli może i tak robię, ale ja też te książki robię, żeby polskiego nauczyłem, że to ma dwie strony jakby. Czyli Miszna 7.2, prawda, głównej kategorii czynności zakazanych szabes jest łącznie 40 bez jednej, są tą szyb orka, czyli oracz. I teraz, ona ci jest zakazana, ale założmy, że mam krzesło na podwórku i ciągnie to krzesło, co mi wolno zrobić, wrzącz to krzesło i pociągam i nogi krzesła robią te bruzdy. I teraz, to jest typowa sytuacja davar she'eino mitkaven. To oznacza, robię coś, co jest dozwolone, ale uboczny produkt jest coś, co jest zakazane. Teraz, jaka jest halacha w tym, co z tym jest? Jaka jest halacha w tym przypadku? To ja sprawdzę trochę z jeszywy, prawda? No, ktoś? Jest machloket. I teraz machloket to oznacza spór. Spór tanaitu, Rabbi Yehuda Rav Shimon. I teraz jedna rzecz, którą ja bardzo podkreślam, zróbmy to, wiem, że niektórzy to słyszeli, ale wczoraj w Lublinie też wydaje mi się, że była mowa o tym, że powtórki są dobre, także przebaczcie mi, wy, którzyście się to uczyli, wiecie o co chodzi, ale myślę, że jest ważne, żeby to powiedzieć. Tutaj pan z kompanii jest? Z muzeum. Tak, z muzeum, że to zobaczą, bardzo dużo ludzi zobaczy, także nie każdy będzie wiedział o co chodzi. Wielkość Talmudu polegała na tym, żeby wpaść na jeden kluczowy problem. Odpowiedzieć na jeden kluczowy problem. Problem polegał na tym, że polityczna sytuacja w Izraelu jest bardzo trudna. Jeżeli Tora Sheba Alpe, ustna Tora, jest pisana, spetryfikuje się, tak jak każdy jeden tekst starszy, wybierzcie jakikolwiek, prawda, od Homera, Wirgiliusza, Dantego, Szekspira, Wujka, Kochanowskiego, żebyśmy też na... Każdy jeden tekst, tydzień później już coś się zaczyna dziać. I teraz, z drugiej strony, jeżeli nie spiszą, to się straci. Bo jeżeli Tora nie jest nauczona, jeżeli nie ma jeszywy,
bo oczywiście kiedyś mówiłem w Polsce, że do momentu, kiedy Talmudu nie ma, to znaczy, kiedy Talmud nie jest studiowany, to gmina jest wymierająca. Ale żebym to tylko nie gadał o tym, to po prostu próbowałem coś zrobić. I nadal próbuję. I teraz, to jest ten dylemat w czasie Tanaim, w czasie Tanaitu. Dylemat, co zrobić, jak zachować Torę Sheba Alpe. Bo Tora była dana w tych dwóch kształtach, jest Tora pisana i Tora ustna. I jedna bez drugiej nie może istnieć. I co zrobić? I teraz, geniusz Talmudu polega na tym, że wpadło się na to, że się spisze tekst, który sam w sobie zawiera pewną dynamikę, która nie pozwoli temu tekstu samemu, żeby się spetryfikował, bo go zrobi w pewnej dynamice. Jaka to jest dynamika? I kluczowe słowo tutaj jest machloket. Machloket oznacza spór. Ale spór, który polega na tym, że są jakby dwie strony, które napędzają rozumienie. Prawda? Bo problem polega na tym, że każdy człowiek siłą rzeczy może prócz jakieś kilka lat jeszcze i zobaczyć, jak te spaghetti zaczną inaczej działać, prawda? Ale zwykle jesteśmy dogmatyczni. Dlaczego? Bo patrzymy tylko jakby z jednej strony. Aj, jeżeli byśmy dali radę patrzeć nawiasami, jak też niektórzy z was wiecie, że lubię to słowo, to wtedy zawieszam sąd i dynamizuję tak jak lateralne myślenie. Ta zagadka z człowiekiem, który mieszka na 10 piętrze, idzie do domu idzie do pracy na pierwszy i potem wraca do domu, idzie na 7. Każdy to wie, kto ze mną ma do czynienia. I jak to jest, prawda? I odpowiedź jest, że jest jedna odpowiedź, która jest lepsza niż inne, ale te wszystkie inne odpowiedzi, które sobie pomyślicie, są też ważne. Nie jest tak, żeby były nieprawdziwe, prawda? To nie jest tak, to jest taka logika wodna, prawda? To znaczy, wszyscy mamy rację, prawda? Tylko jeden ciut więcej, a nie, że ja mam rację, a ty nie masz racji, prawda? To jest jakby, to jest ten problem. Teraz dogmatyczność umysłu polega na tym, że próbuję powiedzieć, ja mam rację, ty nie masz. I teraz machloket jest lekarstwem na tego sposobu myślenia. To to dynamizuje ten tekst, że z tego powodu Talmud, poprzez to, że ma 2000 lat, jest świeżutki jak woda. Woda w sens mądrości, prawda, oczywiście. Także to jest kluczem. Teraz wróćmy do... I dlatego jest to... To nie jest tylko machlokę, czyli to nie jest spór tylko w Talmudzie. Mishna zawiera spór. No to nie, żebyście pomyśleli, a, nie, nie, Mishna jest aksjomatem i potem tylko się spierają, bo to by się mijają z celem. Jeżeli aksjomat jest jasny, to wtedy po co byłby spór? Nie. Już aksjomat sam sobie pozwala na spór. Machloket Rabbi Yehuda i Reb Shimon na temat Davar She'eino Mitkaven, że spór jest, że ciągnę to krzesło przez ogród i robi bruzdy. I teraz, według Rabbi Yehudy jest to zakazane. Czyli, jeżeli by ktoś to robił, to jest tak, jakby robił coś, załóżmy, jakby szogir albo bemezit. Czyli chcąco albo niechcąco. No, ale jeżeli ma tą świadomość, Rabbi Yehuda nie pozwala na to. Rabbi Shimon z kolei pozwala na to, ale ma
dwa warunki. Ma dwa warunki. Które to warunki są, panie Marku? Że nie chciał tego zrobić i że nie ma z tego korzyści. Tak. Czyli nie chciał tego zrobić, nie, i nie miał z tego korzyści. Nieprawda. Szybkie trzeba to poprawić. Nie ma inna, tylko korzyść. To znaczy nie może być korzyści. To jest drugi warunek. Prawda? Drugi warunek jest, że jeżeli mówię, ale jutro jakbym chciał tutaj posadzić jakieś kwiatki. Tak? Czyli jeżeli to się nazywa technicznie po hebrajsku nichalej, czyli że ma jakąś korzyść z tego, ale który jest pierwszy warunek? Nie unikniona konsekwencja. Tak. Super, panie Elżbieto, super. To jest, że po hebrajsku jest psikrejsza velojanos, czyli utniesz głowie kurczaku i nie umrze, pewno, że umrze. Co to oznacza? I tutaj mówię o tym przypadku, bo tak naprawdę najgłówniejsza rzecz, którą dzisiaj bym chciał Państwu przekazać, jest, że wbrew pozoru język czasem taki dziwny miśnaicki, powiedzmy, to znaczy dla kogoś, kto nie miał styczność z tym, bo wydaje mu się absolutnie czasem, że jajko, że na przykład ludzie czasem się śmieją, prawda, że talmudiści rozważają o jajku, które się urodziło w szabat, czy wolno tego używać, czy nie. Teraz to, czego człowiek zwykle nie dostrzega, jest, że jest to nie jest rozmowa niemal o fizyczne jajko, tylko to jest rozmowa o pewnej abstrakcyjności, konceptualnej rzeczywistości dla niektórych takiej, jak na przykład na początku traktatu Wittgensteina mówi, że świat nie są rzeczy, tylko relacje. Że chodzi o pewne relacje, w którym rzeczy, pewna konceptualna, metalingwistyczny poziom. To jest jakby, ten poziom zaczyna ci przemawiać do twojej konceptualnego zrozumienia świata. Tak jak na przykład, dam jeszcze inny przykład, który niektórzy z was na pewno będziecie znać. Z początku Bava Metzia, to każdy, kto się też trochę uczył jeszcze, wie o tym. Dwóch znalazło Taos. I teraz, tam są pewne warunki, w Miśnie to jest obojętne, ale prawo jest takie, że mają go podzielić sobie. Czyli znaleźli obiekt, znaleźli coś w przestrzeni publicznej, czyli nie ma żadnego znaku, bo jeżeli jest znak rozpoznawalny, wtedy człowiek musi ogłosić, że znalazł coś takiego. Tak jakśmy mówili, że na przykład, jeżeli znajdziesz, idziesz ulicą i tu jest monetka, tam, to wezmiesz te monetki, idziesz na piwo. Ale jeżeli te monetki są położone jedna na drugiej, to widzisz, że jest pewien umysł w tym, że ktoś położył specjalnie te trzy monetki, nie wolno ci wtedy, bo to jest znak. To jest rozpoznany znak. Czyli znaleźli taoizm w przestrzeni publicznej i mają go sobie podzielić. Bo jeden mówi, jeden i drugi mówi, cały jest mój, drugi mówi, cały jest mój i halacha jest, że mają go podzielić. Teraz Miszna kontynuuje i mówi, dwóch znalazł taoizm i muszą go jednocześnie znaleźć. Bo jeżeli by go znaleźli, jeżeli na przykład ja może znajmę, to jest dobry znak, jak już wiecie niektórzy, prawda? Wczoraj już, tak, trochę się zaczynam rozgrzewać. 35 minut, trochę minęło, piszę, ale panie Januszu, mówię pan, to jest Warszawa, dlatego ja potrzebuję Warszawy, bo jest dłużej. Dobrze, trochę żartu musi być. Więc jeżeli jeden trzyma tutaj, a drugi trzyma całość, jakby po tej stronie, no to jest muchzak. Muchzak oznacza, że tak jak chyba w prawu polskim też, na pewno w amerykańskim jest, że to, co trzymasz w ręce, jest twoje.
dopóki ktoś nie udowodni, że nie jest twoje. Czyli w tym momencie jednego to jest jego, a drugiego jest ta całość. Dlatego ten taoizm muszą w pewien sposób znaleźć jednocześnie, prawda? Na przykład jeden trzyma tyle, drugie trzyma tyle i teraz oni trzymają to w ten sposób, bo wtedy wygląda to, że mają to identyczne. Prawda? Tu polega. I teraz w pierwszym przypadku myśli mówi, że jeden mówi cały jest mój, drugi jest cały jest mój. Mają przysięgnąć i dzielą ten taoizm na pół. Proszę nie pytać naiwnego pytania, bo każde żydowskie dziecko wie, że przecież nie możesz podzielić taoesu, także po prostu go sprzedajesz pieniądze. To jest jasne. I teraz drugi przykład niźnie jest, że jeden mówi cały jest mój, ale drugi mówi pół jest mojego. I halacha jest, że jeden dostaje 3/4, a ten drugi dostaje 1/4. Bo teraz rozumowanie jest następujące. A jeżeli to są dwie połówki, jeden powiedział cały jest mój, ten drugi zgodził się, ta druga połowa nie jest jego. Prawda? Czyli i teraz w tej połowie każdy ma tą pełną część. Dlatego dzielą tą połowę na dwie połowy, czyli na tej całości ten pierwszy dostaje 3/4 i 1/4. Myślę, że to jest dla wszystkich logiczne. To, co może umknąć, jest, że przecież coś takiego się nigdy w całym kosmosie historii nie zdarzyło. Tak, nigdy nie było takiego przypadku. Wyobrażasz sobie dwóch wariatów w sądzie warszawskim, prawda, stoi z taoesem, każdy trzyma za cycys, prawda, czekają, prawda, że mogą wejść nie ma tego, prawda. Ale co uczy ta myślna? Ta myślna uczy o pewnej abstrakcyjnej relacji prawnej. I to jest to, co myślna robi. To jest esencja dzisiejszego wykładu, żeby uświadomić, że myślna uczy człowieka konceptualnego myślenia. To jest siła myśli. Bo Talmud to dociąga jeszcze jakby w inne sfery, w kreatywne myślenie, etc. Ale tutaj ta aksjomatyczność jest w tym. Teraz wróćmy trochę do tyłu, do naszego szabatu, bo zaczęliśmy, pani Elżbieta dobrze powiedziała i dlatego ja przeskoczyłem wtedy, tu była ta dygresja, bo obetniesz głowę kurczaku i nie umrze, to jest idiom, który oznacza, tak jak pani Elżbieta dobrze powiedziała, nieunikniona konsekwencja. Czyli jeżeli mamy te dwa warunki, że człowiek będzie ciągnął to krzesło przez pole, przez swój ogród. I wiadomo, że dzień wcześniej padał deszcz. I ta gleba jest wygodna i jest 100%, że zrobi te bruzdy. To Rav Szymon by tego też nie pozwolił. I drugi warunek jest nihale. Nihale oznacza, że musi mu się to przydać. To znaczy, jeżeli mówię, no tak nie chciałem, ale przyda mi się to jutro w niedzielę albo w poniedziałek, to jest nie tak. A, czyli te dwa warunki są, jeżeli jest nieunikniona konsekwencja, jeżeli mu się przyda, obojętnie który warunek zniknie, muszą być oba, to Rav Szymon by też nie pozwolił dawać się na mitkawę. Rzecz, którą nie miałem na myśli zrobić, ale się zrobiła. I oczywiście to teraz, kiedy mamy ten aksjomat, kiedy zaczynamy rozumieć tą relację, to wtedy zaczynamy rozumieć na przykład sytuację, gdzie mamy drzwi lodówki i jak otwieram lodówkę, wiem, wolno mi otwierać szafę lodówki, ale wiem, że się zapali światło. A ja nie miałem żadnego zamiaru zapalić światło w lodówce. I
I teraz oczywiście założmy, bo Damar Szynom i Kawen powiedzieliśmy przed momentem, że nawet według Rav Szymon, który jest lekula oznacza, że ma łagodniejszą pozycję niż Jehuda, jeżeli jest psyk rejsza, czyli jeżeli jest nieunikniona konsekwencja, to Rav Szymon też nie pozwala dawać się Mitkawen. Czyli nawet Rav Szymon by nie pozwolił, jeżeli wiem, że otworzę drzwi i zapali się światło, to, a nie mam intencji zapalić światło, to dawać się Mitkawen Rav Szymon by też nie pozwolił. Teraz, a co w przypadku, nie Żyda? Czy dawa szeno mitkawen jest, czy ja mogę nie Żyda poprosić, żeby otworzył drzwi do lodówki? Bo ja nie mogę poprosić, wiem, że to może będzie wbrew niektórym, którzy myślą, że jest taka instytucja jak Shabbos Goy. To jest trochę inne. To znaczy, Tora nie pozwala, żeby Żyd w Shabbos pytał nie Żyda, żeby mu coś zrobił bezpośrednio. Dobrze, także żeby nie mylić, bo tak czasem ludzie myślą, że nie Żyda w jakiś sposób można pytać, żeby robił pewne rzeczy w Shabbos. Nic bardziej, aczkolwiek jestem świadomy tego, że jakoś historycznie Isaac Bashevis Singer, nie, po prostu tego rodzaju będą mówić o Shabbos Goy. Ale my zostawiamy folklor, bo my próbujemy konceptualnie to rozstrzygnąć. I teraz, ja nie pytam, że mi zapali światło. Ja wiem, że jak otworzy drzwi od lodówki, światło się samo zapali. Ale ja chcę jedzenie, które się odbył. Ja nie potrzebuję światła, żebym czytał książkę z lodówki. Także i teraz to był tylko przykład, bo to jest, bo to, o czym dzisiaj nie mówiliśmy, jest pewna kontynuacja, że kiedy mamy pewną ontologię, tak mam to na myśli, tak trochę w sensu właśnie Wittgensteina i Traktatus, który mówi, prawda, wszystko jest jakby w środku pewnego obszaru, Miszna daje właśnie całą tą ontologię świata, zapełnia cały ten obszar relacji w świecie. To jest jakby co Miszna jest dla żydowstwa. Czyli dusza człowieka na tym poziomie neszama, czyli na tym poziomie racjonalności. Bo jeżeli będziemy mówić poza obszarem Wittgensteina, to będziemy mówić o rzeczach, które są bliżej psalmu czy kabału. I tak jakśmy niedawno mówili o tym, że oczywiście najczęściej cytowana książka książka biblijna w Zoharze są psami, bo to jest pewien sposób myślenia poza kwadracikiem, prawda? Poza ontologią, dlatego pani Szeszana nie idzie pani do mnie. Dobrze. No. Bo teraz, panie Szeszanie, strasznie jestem wrażliwy na te rzeczy. Ona mi pokazała zdjęcie, jak 30 lat temu. Więcej. Nie mówimy. 30 parę lat temu siedziała obok Michelangelo Antonioniego. Tłumaczyłam rabinie. Nie, że siedziała. To, że pani tłumaczy. Czy tłumaczyła? No tak, ja mam słabość na tłumaczy, to jest prawda. Dobrze, to
to jest jesteśmy tutaj, że problem polega na tym, i to jest bardzo ważne jeszcze teraz zrozumieć, że jeżeli mamy twierdzenie w sensu filozoficznym, i może mnie ktoś poprawi, ale w języku angielskim to jest proposition. Wydaje mi się, że po polsku się to tłumaczy jako twierdzenie. Mianowicie jest pewne twierdzenie, śnieg jest biały, i w analitycznej filozofii chęć polega na tym, żeby dać temu twierdzeniu wartość prawa lub fałsz. To jakby na tym polega. Teraz Bóg jest, albo Boga nie ma, albo naprzód dąży człowiek, który nie zasiada z niegodziwcami i tak dalej. Jakby moralno-etyczne zdania mistyczne nie podlegają temu, żeby dać i wartość 1-0, prawda, fałsz. Dlatego one są poza, ale to był wykład o kabale, ale dla myśli, czyli na tym stopniu myślenia, to jest absolutnie kluczowe. I to jest to, co Talmud próbuje. I Talmud dochodzi. I jak skończył dochodzić, to co robi? Dochodzi jeszcze raz, bo w tym jest geniusz, prawda? W tym, że kiedy myśli, że... I mnie osobiście, jeżeli coś fascynuje, wydaje mi się, że myśliwieśmy mieli niezbyt wiele przykładów tego, ale mnie zawsze fascynuje ten jeden trik, jakby tak powiedzieć, talmudyczny, który wypełniasz całą logiczną przestrzeń. Masz wszystkie już dane, wszystkie masz tabułkę w Excelu, prawda? 6, tutaj tak, tutaj tak, tutaj tak, wszystko już, i potem Talmud jakby w tej, i to Talmud, bo to myślę nie robi, ale Talmud w tej wielkości kreatywnego myślenia wpada na pomysł, który jest poza tym obszarem. To wtedy jesteśmy w takim, jakby to powiedzieć, fizyczno-metafizycznej przestrzeni. Bo jedna rzecz, która przed moim wyjazdem do Polski trochę rozmawiałem to z moimi kolegami w Stanach, i to jest może nawet pytanie do studentów jeszywy, czy studiowanie Talmudu jest doświadczeniem religijnym, czy tylko i wyłącznie intelektualnym. Tak? I nawet myślę, że nie potrzebuję jakiejś odpowiedzi, ale można o tym pomyśleć. Tak? Czy studiowanie Talmudu jest tylko, jakby tak powiedzieć, granie w szachy, albo dla tych innych może w go, tych lepszych to znaczy. Albo jest tutaj pewna relacja człowieka z Bogiem wtedy, kiedy mówi o tym, że dwóch znalazło Taurus i mają go sobie podzielić. To ja zostawiam to pytanie dla każdego sobie odpowie, jak sobie chce. Bo jeżeli powiem, że jest tak, to tak. Także to zostawmy. Prawda? Ale to jest, i tutaj wracając do tego, że jest istotne w myślnie, że ta konceptualna rzeczywistość, że w Talmudzie później jest wykalkulowana, to prawo jest, i tutaj wchodzą potem wszystkie możliwe. Mamy machlokiet, Rabbi Szymon, Rabbi Juda, i teraz Gemara pracuje. Aż przyjdzie do konkluzji. Bo jedna z rzeczy, którą trzeba w jakiś sposób powiedzieć bardzo jasno, i tak jakoś na zakończenie tego wykładu, i potem będą jakieś pytania na pewno. Trzeba powiedzieć następującą rzecz, że
że Talmud wygląda dla ludzi, którzy go widzą w jakimś tłumaczeniu bez wyjaśnień, bo jest nawet w języku polskim, prawda, jest taki tomik chyba traktatu Hagiga, ale tego się nie da czytać, prawda? To bardzo proszę, tak? Tylko proszę to zrobić tak, nie chodzić do jeszywy i potem powiedzieć, a teraz to mogę przeczytać, prawda? Bo tak w zeszłym roku ktoś w Łodzi mi powiedział, nie no, Cyrkow jest fajny. I ja mówię, no a które pan z Laudor czytał pan? Mówi, tak, pierwszą, potem czytałem Cyrkowa. No, także jak wiesz wszystkie triki, to proszę bardzo, prawda? Ale jeżeli nie znasz tego, to czytasz tam, po prostu wydaje ci się to, nie że wydaje ci się to, jest to zupełnie, to jest trochę wariackie, prawda? Co tam się dzieje dla człowieka, który nie rozumie tego idiomu, tego języka, to jest po prostu zupełnie szał. Ja zawsze od lat powtarzam, że talmudyczny wywód jest precyzja szwajcarskiego zegarku. Każde kółeczko, prawda, bo zegar jest tym wyjątkowy, że nie ma zbędnego kółeczka. To by się trochę miało scenę. Także każde kółeczko jest niezbędne. I teraz Talmud jest właśnie to kalkulowanie, żeby dojść do halachy. I tutaj to trzeba rozróżniać, to znaczy trzeba rozróżniać, że studium Talmudu w tym momencie nie służy po to, żeby wywodzić z niego halachę. Z powodów historycznych i tak dalej, robimy to ze szuchem aruchu i tak dalej. Ale Talmud pozostaje ten motor Tory całej, to znaczy Biblii, jest ta dynamika, to jest uruchomienie tego tekstu, życie tego tekstu, ten dynamizm tekstu, który właśnie jest absolutnie niestatyczny. I wczoraj powiedziałem coś podobnego w Lublinie i wydaje mi się, warto powtórzyć, że tylko ktoś, kto bardzo naiwnie rozumie te sprawy, będzie myślał, bo to jest taki moment, jakby to powiedzieć, naiwności w myśleniu o tym, że ortodoksyjny świat jest stateczny. Mnie się wręcz wydaje, że jest bardzo dynamiczny. Tylko, że po prostu że te zmiany są jakby trochę w innym tempie. Ale ja całkowicie nie rozumiem świat reformowany, tam jest jedno zdanie, jakby tam nie ma. Dla mnie, może to jest trochę tak polityczne, ale tylko tak, żeby skoro tyle ludzi będzie na to patrzeć, że dla mnie różnica pomiędzy ortodoksją i reformą nie jest jakoś, nie jest kwestia religijności. Dla mnie jest kwestia, że nie ma wiedzy. A to jest tak, jakbyś był, nie wiem, profesor literatury, a nie wiedział, kto jest Homer. Także tam zawsze jest, proszę bardzo, jest reformowany rabin, nie ma problemu. Tu jest strona Gemary, przeczytaj i objaśnij mi. Littman test, prawda? Dasz mu tak, jak badasz pH wody, prawda? Otwórz mu Mishnayot. Proszę, pan Marek może spotkać już rabina reformowanego, to się nie pana pyta, jaka jest halacha, dawa się nam kawę. Prawda? Jeżeli powie, jest machlokie, takie Huda, Rab Szymon, to jest trochę tak, no, to wtedy dobrze, prawda? Proszę bardzo. Znam kilku reformowanych rabinów, którzy kończyli jeszcze ortodoksy i są reformowani z rabinami. Nie wiem, czy... Każda rodzina ma czarne owce. Nie, zwykle jest tak. Zwykle jest tak, ja też muszę uważać, co mówię, prawda, wszystko jest nagrane i tak dalej. Ale nie, zwykłe jest tak, że
Nie, zwykle jest tak, że oni chodzą do swoich szkół, potem ludzie chodzą do swoich szkół, ale rzeczywistość jest jedna inna. Rzeczywistość życiowa jest, że kiedy chłopczyk jest bar mitzwa, to bierze parszę, która mówi, chodzi na bar mitzwa, prawda, bo zacznijmy może jeszcze o krok wcześniej. Pierwsza miszna w Talmudzie jest o czym? Gdzie są te reformowani rabiny? Jest o czytaniu szma wieczorem. Dlaczego? Co punkt taka mitzwa na początek Talmudu? Wiesz coś bardziej, nie wiem. Czytanie szma wieczorem. Dlaczego? Bo to jest pierwsze przykazanie, które bar mitzwa dziecko ma spełnić. Nie czytanie. On się narodził pewnego dnia. Teraz nadchodzi wieczór tego dnia i wtedy on się staje pełnoletni według prawa żydowskiego. I co ma robić pierwszą rzecz? Szma jest tylko szmokę na szefa. To ma zrobić. Bo to jest trochę tak, jak, prawda, jak to jest z tym Lamborghini, prawda, że czy mezuza ma, człowiek sobie kupił Lamborghini, teraz idzie do rabinu, żeby się zapytał, czy potrzebuje mezuzę. To reformowani mówi, co to jest mezuza. Potem konserwatywni co mówi, co to jest Lamborghini. Nie, nie, nie. To jest ortodoksyjny. Także wracając do istoty rzeczy, chłopczyk, który jest bar mitzwa, będzie w tą sobotę czytał parszę. Ta parsza, wy już wiecie teraz, po większość z was będzie widziała, że hebrajski nie ma żadnej punktuacji, nie ma żadnych kantalacyjnych znaków. I zwykle bar mitzwa chłopczyk przeczyta całą parszę, co będzie jakieś 3-4 rozdziały w Torze, z doskonałą intonacją, z wszystkimi słowami, wymówieniami, 100%, nie tak, bo w ortodoksyjnych synagogach jest tak, że jest ten nebych w środku, który czyta Torę i potem jest 30-50, jakkolwiek wielka synagoga jest, lwów w oko nie. Jeżeli on zrobi jeden mały błąd w jednym wokalu, to wszyscy krzyczą na niego. Nie jest. I dlatego i tak samo jest z chłopczykiem. Tylko wtedy ty lwi są trochę tak, jest ten dompteur, prawda, jak się to mówi. Jak jest dompteur, pani Szoszana? Ten co. Jak to jest? No śmiało, ten ktoś z wami, prawda, pitch, prawda? Wchodzi na górze i mówi, dreser, prawda? Tak mówi, bądźcie, dajcie mu trochę spokoju, prawda? I tak dalej. Także, ale chodzi mi o to, że po prostu przeczyta to doskonale. Potem co zrobi? Potem zwykle wiadomo, że zrobił jakiś sium, czyli zakończył studiowane i czasem jest tak, że zakończył wszystkich 6 porządków myśli. Jako bar mitzwa chłopczyk. Shisha Sidrei Mishnah po prostu zaczął się uczyć kilka lat wcześniej wszystkie myśli od A do Z. Owszem, to już jest sporo zdolny chłopak. Ale w teorii są tak, to znaczy nie w teorii, w praktyce są tacy. Jeżeli nie znasz tak zdolny, to może jedno mesechtę przerobił, prawda, i tak dalej. Zwykłe, potem też z jakimś kawałkiem Talmudu. I teraz jakby to dziecko na tym poziomie już ma taką wiedzę, że kiedy w porównaniu w reformowanej synagodze będzie bat mitzwa, prawda, i pani rabinka w języku angielskim, prawda, wypowie błogosławieństwa. Znaczy, jeszcze raz. Mnie chodzi, że jest po prostu ogromna różnica w wiedzy o Torze. Inne rzeczy, jeżeli będzie reformowany, konserwatywny, który wie, proszę bardzo, okej, okay, każdy, wolny świat. Tak? Także mnie osobiście przeszkadza raczej ignorancja. No, tak jakby przeszkadzało po prostu też w innych dziedzinach. Po prostu
Wracajmy trochę, żeby zakończyć. Obdarzony jesteśmy przez Boga niesamowitą zdolnością. I ta zdolność, którą mamy, Tora, powiedzmy, albo powiedzmy ortodoksyjne żydowstwo, po prostu na tacy ma wszystko, ma całe, to nie jest jakby, to nie jest tylko, jest cała gama, gdzie można się dołączyć. Ktoś jest bardziej zdolny, będzie studiował tam. Kto będzie studiował Tanach, będzie studiował Tanach. Jest od A do Z, gdzie człowiek może się dołączyć. I tak samo jest też, wiem, że może tam, czy, i tak samo jest dla kobiet równo. Także to, co chciałem jakoś zdzielić dzisiaj Państwu i mam nadzieję, że będą jakieś pytania, jest, że Miszna w oddzieleniu od Talmudu, bo Talmud jest pewien dodatkowy aparatus, który tą Misznę analizuje, ale Miszna sama w sobie jest odpowiednik tej konceptualnej rzeczywistości, że kiedy człowiek się uczy Misznę i dlatego myśleć, że chłopczyk, który ma 13 lat, on oczywiście jeszcze nie jest zdolny urzeczywistnić to konceptualne myślenie, ale to się stanie kilka lat później. Bo to jest oczywiście, jest pojęcie w żydowskie, które nazywa Girsa de Yankisa. Girsa de Yankisa oznacza to, co się nauczyłeś, jak byłeś młody, to czy będzie, to będziesz pamiętał. To będziesz pamiętał. Także co ten styl nauki zrobi w dojrzałym człowieku, jest zupełnie niebywały. I tu jest, dlatego ta Miszna jest ta neszama, ta dusza Tory i oczywiście dusza w Torze jest jakby ta dusza tej Tory Sheba Alpe. To jest, bo to tak naprawdę to jest to, co rozróżnia i zawsze rozróżniało i było dumą i wielkością judaizmu. Dziękuję bardzo.